Porównaj te dwie liczby. Tutaj mamy 156 i 378 tysięcznych. Przepiszę. 156 i 378 tysięcznych. Tutaj mamy 156 i 348 tysięcznych. Może to być już dla Ciebie oczywiste, która liczba jest większa, ale zrobię to krok po kroku, gdyby jednak nie było. Spójrzmy najpierw na miejsce setek. Tutaj na miejscu setek mamy jedynki. Kierujemy się w prawą stronę, w stronę mniejszych pozycji. Tu mamy dziesiątki, mamy 5 dziesiątek i tu 5 dziesiątek. Tu mamy jedności, 6 jedności, 6 jedności. Na razie te liczby się niczym nie różnią. Przechodzimy do części ułamkowej. W tym miejscu mamy 3 części dziesiąte. Tutaj też są 3 części dziesiąte. Części setne. Zobacz, tu się różni. Tu mamy 7 części setnych, a tu mamy 4 części setne. Zatem w tym miejscu już możesz powiedzieć, że ta liczba po lewej stronie będzie większa, ponieważ na miejscu części setnych ma większą wartość. Nieważne, co będzie dalej. Tutaj ta liczba mogłaby mieć dziewiątki, ta mogłaby mieć same zera, ale i tak ta liczba po lewej stronie będzie większa. Tak szczegółowo właśnie z powodu pozycji części setnych.